Wolne głosy za granicą, Michał Trześniewski, kłaniam się Państwu. Co piąty człowiek na świecie jest Chińczykiem, dlatego Chiny mają olbrzymi potencjał i warto wiedzieć, co się w państwie środka dzieje. My będziemy o tym mówić w programie. Witam naszego gościa, a jest nim pan Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dobry. Komunistyczna Partia Chin obchodzi swoje stulecie. Jutro odbędą się główne uroczystości z tej okazji. Oczywiście Komunistyczna Partia Chin to jest ugrupowanie znacznie różniące się od tych partii, które my znamy ze świata Zachodu. Co to jest za byt polityczny? Komunistyczna Partia Chin. Ja bym powiedział, że najbardziej ona przypomina dla polskiego odbiorcy to jest PZPR, ale taki PZPR za późnego Bieruta. Czyli to jest organizacja leninowska, partia leninowska, typu leninowskiego, bardzo scentralizowana, mając oczywiście jakiś tam dyskurs wewnętrzny, walki frakcyjne, to wszystko tam występuje, ale to jest tylko sztafaż zewnętrzny, a ideologicznie jest to połączenie marksizmu z ruchem narodowo-wyzwoleńczym, jest to po prostu połączenie nacjonalizmu, takiego trzecioświatowego nacjonalizmu, niechęci do Zachodu, czy wręcz nienawiści do Zachodu, jako byłej potęgi kolonialnej, połączone z marksizmem jako narzędziem zarządzania, jakim modernizacji, sposobem modernizacji państwa. I ta gigantyczna struktura, Komunistyczna Partia Chin, liczy 90 milionów osób. No, dla nas to są liczby nie do końca wyobrażalne. Natomiast jak ta masa ludzka jest zorganizowana? No bo taka masa ludzka, 90 milionów osób, musi być jakoś dobrze zorganizowana. Wiemy, że na czele tego wszystkiego mamy Genseka, czyli sekretarza generalnego. Znaczy, wbrew pozorom, z całą tą strukturą zarządza całkiem małe ciało. To jest komitet centralny plus cała administracja zbudowana wokół komitetu centralnego. To jest 300 parę osób. Komitet centralny wyłania z siebie biuro polityczne, a biuro polityczne wyłania stały komitet biura politycznego. To jest obecnie 7-osobowe grono. I to jest grono, które tak naprawdę zarządza partią. To jest, ono jest permanentnie obradujące, w tym sensie, że może w każdej chwili się spotkać. Biuro polityczne spotyka się rzadziej, a komitet centralny tak naprawdę spotyka się pomiędzy zjazdami, które odbywają się w 4-letnich interwałach, tak naprawdę 8-9 razy. Z tego część to jest po prostu konsekwencje lub przygotowywania do kolejnego zjazdu. Ale ta organizacja w sobie skupia, czyli komitet centralny skupia w sobie także przedstawicieli prowincji, poszczególnych komitetów partyjnych szczebla prowincjonalnego. I to one później powtarzają tą całą strukturę na poziomie prowincji. Na poziomie prowincji mamy jakiś stały komitet komitetu prowincjonalnego, mamy oczywiście biuro polityczne, komitet na poziomie prowincji i później to jest powtarzane na poziomie prefektury, na poziomie, później schodzi na poziom powiatu, a z powiatu jest już oczywiście gmina i tam już jest tylko zwykły komitet partii lokalny, ale pod nim są jeszcze komitety wioskowe czy poziomu kwartału domów w mieście, jakiejś ulicy i tak dalej. I to one tak naprawdę na tym poziomie najniższym sprawują kontrolę nad całością społeczeństwa chińskiego. I to jest tak, że te lokalne komitety, te jakieś regionalne, zakładowe czy wioskowe komitety wybierają później ten komitet centralny, który wybiera Genseka? W teorii tak, ale w praktyce to jest wszystko na zasadzie kooptacji. To po prostu wybory kolejnego komitetu centralnego są organizowane przez obecny komitet centralny i to on wyznacza kandydatów. I tak naprawdę, ponieważ on także wyznaczył osoby, które były wcześniej na stanowiskach kierowniczych, na tych całych wszystkich szczeblach po kolei, znaczy nie osoby na najniższym szczeblu, ale po prostu oni wybrali ludzi w prowincjach, ci z prowincji wybrali ludzi w prefekturach i tak dalej, i tak dalej.
I w ten sposób tak naprawdę jest to organizowane z góry na dół i wiadomo później po prostu, wiadomo kto zostanie wybrany gdzie. Do tego są specjalne mechanizmy pozwalające na kontrolę, żeby nikt przypadkowy się nie przycisnął przez tą sieć kontroli. To jest zasada 3 w górę, 3 w dół, czyli każdy kandydat jest trzykrotnie sprawdzany poprzez struktury partii poniżej i powyżej. I to wszystko umożliwia im po prostu zachowanie prawie całkowitej kontroli. Nawet jeżeli się znajdą jakieś pojedyncze osoby, które by chciały wyrazić swój sprzeciw, byłyby jacyś non-komfortiści, osoby niezadowolone, zgłaszające swój sprzeciw, to będą to pojedyncze głosy, które zostaną natychmiast szybko uciszone. A do tego nad tym wszystkim jeszcze czuwa Wydział do Spraw Inspekcji Dyscypliny Partyjnej, który ma prawo sprawdzić każdego. Jest do tego wydział osobowy, który przechowuje teczki osobowe każdego członka partii. Sprawdzone jest cała jego historia, różnego rodzaju publikacje, referaty, które muszą członkowie partii pisać, samokrytyki, życiorysy i tak dalej. To naprawdę daje bardzo dużą pole kontroli, a także wymusza pewnego rodzaju psychologiczne utożsamianie się z partią jako całością. To jest bardzo skomplikowany mechanizm. Cały ten proces przystępowania do partii trwa ponad rok. Jest obarczony właśnie takimi autokrytyką, samokrytyką, składaniem samokrytyki, to wielokrotnie, obietnicą poprawy, analizą samej swojej osobowości, jak przystąpienie do partii naprawi mnie i jak ja mogę oddać swoje życie partii i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze zapytam o sekretarza generalnego, który jest na szczycie tego wszystkiego. Jak dużą on ma władzę? Jego władza tak naprawdę wynika z jego osobistych kontaktów i umocowania w strukturach partii, jego zdolności do mianowania ludzi sobie wiernych na kluczowych stanowiskach. Sekretarze są bardzo różni, mają bardzo różną siłę działania. Xi Jinping jest w miarę silnym sekretarzem, może partii. Hu Jintao, jego poprzednik, był bardzo słaby. On był bardzo osłabiony przez walki frakcyjne i fakt, że frakcja, z której on się wywodził, czyli frakcji byłych działaczy Ligi Młodych Komunistów, była dosyć mocno osłabiona, obstawiona innymi frakcjami, które zwalczały ją. W efekcie jego władza była bardzo słaba. Xi Jinping uzyskał bardzo dużą władzę i także przez umiejętne wykorzystanie właśnie Wydziału do Spraw Kontroli Dyscypliny Partyjnej był w stanie wyeliminować wielu swoich przeciwników i zagarnąć bardzo dużą władzę osobistą dla siebie i dla swojego zaplecza politycznego. To nie jest tak, że jednoosobowo można rządzić partią komunistyczną. Nie, to jest cały dosyć złożony układ klientelistyczny, taki quasi feudalny, który zarządza tą całą strukturą i żeby znaleźć się na szczycie tego, to trzeba po prostu kontrolować bardzo dużą, zgromadzić, powiedzmy to w ten sposób, zgromadzić poparcie wielu baronów partyjnych i później umiejętnie nimi zarządzać, żeby żaden z nich nie mógł się wybić na niepodległość i próbować wpływać nam na sytuację w partii. To wiemy już mniej więcej, jak wygląda ta struktura komunistycznej partii Chin, natomiast w jaki sposób partia zarządza państwem? Czy oprócz tych organów partyjnych mamy także rząd, ministrów, premiera i tak dalej? Tak, ale oczywiście występują takie struktury typowe dla państwa, jak rząd, ministerstwa i tak dalej, ale w nich hierarchia i łańcuch decyzyjny jest po linii partyjnej. Czyli na przykład może być taka sytuacja, że minister ma mniej do powiedzenia w ministerstwie niż któryś z jego wiceministrów, ponieważ jego wiceminister jest wyżej ustawiony w hierarchii partyjnej. Do tego istnieje coś takiego jak Situng, to jest po chińsku system, który oznacza, że wertykalnej integracji państwa i partii w danych sektorach decyzyjnych. Na przykład mamy Ministerstwo Środowiska, Ochrony Środowiska, mamy prowincjonalne wydziały ochrony środowiska, prefekturalne wydziały środowiska i mamy jakąś komórkę partyjną w Komitecie Centralnym, która zajmuje się ochroną środowiska i to ona w swojej strukturze zawiera poszczególne elementy czy członków partii zajmujących się na poszczególnych poziomach administracji państwowej ochroną środowiska, to ona podejmuje decyzje, a struktury państwowe są tylko i wyłącznie od wdrażania w życie i później to
struktura partyjna rozlicza struktury rządowe z wykonania planu, z implementacji decyzji partyjnych. A czy to wszystko jest gdzieś zapisane? Na przykład w Konstytucji jest napisane, że Komunistyczna Partia Chin poprzez jakieś tam swoje decyzje kierowane mówi premierowi, co ma robić. Czy to wszystko jest, że tak powiem, lege artis? Partia istnieje, paradoksalnie partia nawet nie ma osobowości prawnej. Ona istnieje jakby nie poza, a ponad strukturą prawną Chińskiej Republiki Ludowej. Co prawda w preambule jest zaznaczone, że to lud przewodniczy jest jakby ciałem decyzyjnym, sprawczym Chińskiej Republiki Ludowej i wyraża swoją wolę poprzez działania Komunistycznej Partii Chin. I koniec. Partia istnieje jakby ponad systemem prawnym. Ja bym nawet powiedział, że system prawny jest po prostu tylko i wyłącznie emanacją partii i jest narzędziem partii do zarządzania państwem. Jakby to określić obrazowo, państwo to jest taka zbroja blaszana, pusta struktura, która sama z siebie nie jest w stanie działać i tylko partia jest tym człowiekiem, który jest wewnątrz, który porusza tą zbroją. I na zewnątrz zagraniczny obserwator widzi tą zbroję i wydaje mu się, że wchodzi w interakcję z tą zbroją, a tak naprawdę to ta zbroja, to ciało zewnętrzne, którym jest państwo, to jest pusta muszla, która tylko służy do stwarzania pozorów, że ten cały system jest czymś podobnym do tego, co my znamy, a tak naprawdę jest to wewnątrz partia, która posiada swoją emanację, która udaje państwo. Mówił pan, że partia jest silnie zideologizowana, że jest oparta na marksizmie. Na czym polega ten marksizm i ta ideologizacja, ten komunizm partii, a także całych Chin przy okazji? Przede wszystkim marksizm służy do zjednoczenia i utrzymywania w ryzach tego całego skomplikowanego aparatu. On wyznacza pewną siatkę pojęciową. Pojęcia jak członek partii słyszy na przykład myśli o stosunkach z zagranicą, na przykład o rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, to od razu myśli w kategoriach walki z imperializmem, z kolonializmem i tak dalej. Dzięki temu, że właśnie marksizm, ale w tym takim, tak jak powiedziałem na samym początku naszej rozmowy w wydaniu narodowo-wyzwoleńczym, daje mu pojęcie, jak ma rozumieć świat, jak ma rozumieć pewne wydarzenia. To powoduje, że członkowie partii działają w określonych ramach i podejmują pewne decyzje z automatu, w ogóle nie myśląc o tym i nie otrzymując instrukcji, ponieważ ideologia jakby nakierowuje ich na określony tryb i sposób działania i w efekcie jest to taka metoda zarządzania. Jest to także element zjednoczeniowy, ponieważ Chiny są bardzo zróżnicowanym krajem, cywilizacją wewnętrznie. Te różnice regionalne są nie mniejsze niż pomiędzy Finlandią a Portugalią, Grecją a Irlandią w Europie. To powoduje, że zewnętrzna ideologia zaszczepiona z zagranicy, przywieziona tak naprawdę z Moskwy przecież, jest elementem zjednoczeniowym, ponieważ nie faworyzuje żadnego regionu, żadnej doktryny wewnątrzchińskiej, w efekcie może być zaakceptowana przez wszystkich. Wreszcie jest to też mechanizm modernizacji. Marksizm wyznacza może nie sposób modernizacji, ale wyznacza jego ogólne metody, czyli na przykład, że mamy warunek sytuacji dyktatury. Oczywiście jest to teoretycznie dyktatura proletariatu, ale w rzeczywistości jest to dyktatura partii komunistycznej, która podporządkowuje sobie całe struktury państwa, społeczeństwa, żeby przeprowadzić proces modernizacji. Ten proces modernizacji odbywa się na zasadach quasi-naukowych, czasami pseudonaukowych, czasami bardziej naukowych. Jest to naprawdę bardzo różnie w zależności od sektora, sytuacji, czasu, mądrości etapu, nazwijmy to w ten sposób. Ale teoretycznie się opiera na metodach naukowych, ale w sensie takim rozumianym, że jest to materializm naukowy. Także partia ma swoją silną ideologię i na pewno członkowie tej partii w tę ideologię wierzą. Natomiast jak to jest z przeciętnymi Chińczykami? Czy taki przeciętny 30-letni, powiedzmy, Chińczyk, on uważa się za marksistę i podziela poglądy partii? Przeciętni Chińczycy są zindoktrynowani
dosyć mocno w szkole. W efekcie oni nieświadomie przejmują pewną część siatki pojęciowej, którą stosuje także partia, pewne elementy marksizmu, takiego materialnego, zwłaszcza jeżeli chodzi o sferę nauk społecznych czy stosunków międzynarodowych. Oni często to przyjmują nieświadomie, nawet nie wiedzą, że jest to element marksistowski jako taki. Do tego chodzi bardzo mocno wyśrubowany przez partię, promowany nacjonalizm. W ostatnich latach jest to nawet taki wręcz wielkochański etnonacjonalizm, który powoduje, że u przeciętnego, tak zwłaszcza młodego Chińczyka, wychowanego już po 89 roku, po masakrze na placu Tiananmen, się wzlewa wszystko w jeden taki amalgamat. Trochę marksizmu, trochę nacjonalizmu, ale takiego szowinistycznego, antyzachodniego nacjonalizmu. Do tego dochodzi duma z pewnych niezaprzeczalnych osiągnięć Chińskiej Republiki Ludowej w rozwoju ekonomicznym, poniesionych ogromnym wysiłkiem i kosztami ludzkimi, ale one są bezwzględnie widoczne, dużej modernizacji, przynajmniej w niektórych sektorach społeczeństwa i gospodarki, życia kulturalnego i tak dalej, to powoduje, że on jest bardzo mocno nacjonalistycznie nastawiony, plus poddany propagandzie i izolowany od zagranicznych informacji. Pamiętajmy, że wielki chiński mur ognisty, czyli firewall, izoluje Chińczyków o informacji z zagranicy. W efekcie tylko część społeczeństwa chińskiego ma dostęp do informacji zagranicznych, niezależnych, a większość jest skazana na propagandę partii komunistycznej, która na przykład pokazuje, że na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych ludzie umierają na ulicy, bo tam jest pandemia, bo system się załamał, bo już jest zaraz upadek, domy upadają, mosty się sypią i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie ma co się spodziewać w ciągu najbliższych lat jakichś takich silnych, dużych, prodemokratycznych protestów Chińczyków. Tutaj musimy postawić kropkę. Pan Michał Bogusz był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobranoc. Dziękuję Państwu i do zobaczenia jutro.